W Watykanie Benedykt XVI po raz pierwszy spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej i po raz pierwszy pozdrowił polskich pielgrzymów po polsku. Wśród 15 tysięcy osób zgromadzonych na placu Świętego Piotra było około 1000 naszych rodaków. Papież mówił o poczuciu spoczywającej na nim ogromnej odpowiedzialności i prosił wiernych o wsparcie. Polscy pielgrzymi, przyzwyczajeni do papieża Polaka i rodzinnej mowy w Watykanie, czekali na te słowa. Pozdrawiam wiernych języka polskiego. Dziękuję wam za dobroć i za modlitwę. Za serca wam błogosławię. Papież Niemiec podobno mocno pracował nad polską wymową. Bardzo nam miło, że właśnie chociaż tyle słów nauczył się w tym naszym języku, trudnym zresztą, dla niego na pewno. Ze znacznie większą swobodą Benedykt XVI posłużył się 5 innymi językami – włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Powiedział, że wybrał swoje imię, by kontynuować ideały świętego Benedykta i papieża Benedykta XV, którego nazwał prorokiem pokoju podczas I wojny światowej. Za jego przykładem pragnę oddać moją misję na służbę pojednania i zgody między ludźmi oraz narodami. Papież wrócił też myślą do swojego wielkiego poprzednika. Zapowiedział, że dokończy cykl kateches, który rozpoczął Jan Paweł II. Sławomira Śliwińska, Wiadomości.